Proszę Państwa, przechodzimy do 16. Do 16. ostatniego punktu porządku obrad. To jest oświadczenia i komunikaty. Czy ktoś z Państwa ma jakiś komunikat, czy chce złożyć oświadczenie? Bardzo proszę, proszę bardzo. Ja chcę złożyć oświadczenie, no to już powiem tak. Jestem zbulwersowany przebiegiem dzisiejszej sesji, ale to ze względów czysto organizacyjnych. Otóż, proszę Państwa, nie dość, że nie dostaliśmy materiału, nad którymi powinniśmy pracować, czyli konkretnie materiał bardzo ważny, czyli planów pracy, to jeszcze właściwie no, byliśmy świadkami jakichś bardzo oryginalnych interpretacji statutu i regulaminu, ale chciałbym Panią Przewodniczącą zapytać, czy został uchylony przez Panią zapis paragrafu 19 ustęp 3 punkt 2, mogę odczytać, jeśli to Państwu pomoże. Odczytać? Proszę. To znaczy, wie Pan o tym, przepraszam bardzo, że wejdę w słowo Panu Radnemu, ale ja nie mam kompetencji uchylania jakichkolwiek punktów statutu i podejmowania również jakichkolwiek punktów statutu, bo pod statutem, który Pan ma wydrukowany, myślę, że widnieje inny podpis, a nie mój podpis. Właśnie, właśnie o taką odpowiedź mi chodziło. Otóż, proszę Państwa, proszę bardzo, to teraz czyli rozumiem, że Pan jest zadowolony. Jestem zadowolony z odpowiedzi, natomiast dalej jestem zbulwersowany sposobem przygotowania tej sesji. Odczytam Państwu zatem treść paragrafu 19 regulaminu 906 raków. To jest oświadczenie czy komunikat? To jest oświadczenie, że jestem zbulwersowany, a to jest zaświadczenie. To tak woli, że Pan nie rozumie, ale to jest różnica. Ale otóż, proszę Państwa, ten zapis paragrafu 19 w punkcie 3 brzmi tak. Projekt uchwały przedkładany Radzie wymaga. Punkt 1 pozwolę sobie, chociaż odczytam. Opinia właściwej komisji do projektów przygotowanych przez zarząd. To spełniamy. Punkt 2. Opinii zarządu dla projektów przygotowanych przez komisję. Chciałbym zapytać, ile z dzisiaj podejmowanych uchwał miało albo nie miało opinii zarządu? Które nie miały, to wiemy. Wszystkie plany pracy nie były opiniowane przez zarząd. Dlatego moje pytanie było takie, czy innymi słowy, czy uchyliła Pani już ten, bo tu się różne cuda dzieją na terenie tej Rady, więc dlatego pytanie moje było takie, czy zdążyła Pani już uchylić ten zapis paragrafu 19? Bo proszę Państwa, obradujemy nad czymś, czego nie mamy przed oczyma, a nasze doświadczenia z drukiem 112a są jak najbardziej no, bogate i bolesne, powiedziałbym, ale oprócz tego nawet nie dotrzymuje się tych wymogów formalnych, które przecież KOŚ, czyli Rada Miasta Krakowa, nałożyła na dzielnicę. A ponieważ Pani Przewodnicząca jest gospodarzem tego spotkania, strofuje nas. Myślę, że po rodziców nie każe iść, ale tego też pewnie nie jestem. Nie bardzo rozumiem. To Pani Przewodnicząca, jako prowadząca te obrady, odpowiada za organizację. I to na Pani spoczywa sprawdzenie, czy jest opinia zarządu dla tego typu projektu uchwał, czy nie. To jest Pani niestety za nim Pani. Jakie oświadczenie? Bardzo proszę. Ja chciałem przedstawić rezultat dwóch działań, którymi zajmowała się Rada. Bardzo proszę, przepraszam bardzo, że przerywam. Bardzo proszę, jeżeli Pan by sprecyzował swoje oświadczenie na piśmie. Dobrze, Pani Radny Nowak. Dołączamy do... Mam taki obowiązek? Ja pytam, czy Pan sprecyzuje. Nie wiem, proszę Państwa, bo kilka takich sprostowań tutaj już przedstawiłem Państwu Radnym i nawet byliście Państwo w stanie zmienić zapis statutu, po prostu taki zapis, tylko celu, żeby był dołączony do tego. Zobaczę. Dziękuję. Te nasze oświadczenia naprawdę ani żądania sprostowań nie mają żadnej, ale to żadnej wagi. Państwo z nimi robicie potem co chcecie, a potraficie nawet przegłosować coś, co nie miało miejsca, albo przegłosować coś, co miało miejsce, żeby nie było. Tu się takie cuda dzieją, że ja nie wiem, czy nie szkoda mi czasu na pisanie tego typu oświadczeń. Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę Pan Radny. Tak więc kontynuując, chciałem przedstawić rezultat, no może nie naszych działań, chociaż na pewno też jakieś mają jakiś wpływ, ale do rzeczy procedowania 4 budżetek w okolicach Fortu na ulicy Rybna. W tym miesiącu Wydział Architektury umorzył postępowanie tych 4 budżetek, wskazując na brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ja bym szczególnie patrząc na uzasadnienie tego umorzenia, które jest dosyć obszerne, zauważył, że
urząd stanął po stronie mieszkańców i znalazł powód, dla którego ułożyć te buzetki. A powód jest taki, że to były cztery buzetki, które w sumie miały powyżej 2 hektara, ale każda jedna miała poniżej, czyli teoretycznie na inwestycji poniżej 2 hektarów nie jest potrzebna ta decyzja, ale urząd wskazał, że to jest tak de facto jedna wielka inwestycja, tylko podzielona bezpodstawnie na 4 miały małe części i w obliczu całości przekraczającej 2 hektary, to ta decyzja powinna być. No i z powodu jej braku umorzył to postępowanie. To jest słabszym rezultatem niż odmowa wydania warunków zabudowy, bo daje możliwość wystąpienia ponownie z tymi samymi wnioskami, decyzjami o decyzji środowiskowej, gdyby był negat, to by nie dawało już takiej możliwości. Byłoby to, trzeba to zmieniać. A drugie sprawozdanie z działań odnośnie sklepu dozowego Planeta chciałem złożyć. Rozmawiałem z urzędnikami, prawo jest zbyt słabe, żeby coś zrobić w tej materii. Wyszło jej. Dziękuję bardzo. Przepraszam, może dostać ten materiał z urzędu w jakiejś formie, nie wiem, mogę mailem przesłać. Jeżeli ktoś chce, to bardzo proszę. Ja się zgłaszam. Pan Duda, pan Nowak, pan Kulik, zapamiętam, bo sobie zapiszę na to. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Proszę bardzo, pani radna. Ja mam taki komunikat dla wszystkich przewodniczących komisji. Zostały przez pana Sulińskiego wytoczone nam zarzuty, że przewodniczący komisji nie może być protokolantem w czasie komisji według regulaminu i według analizy prawników niestety może. Jeżeli już, to regulamin dzielnicy, rozdział 3, paragraf 38, pozycja 7. Przewodniczący komisji wskazuje wśród członków komisji protokolanta. Przewodniczący jest również członkiem obecności. Ja w ogóle teraz już nie chciałem zabrać głosu, ale skoro zostałem powołany do powiem, może rzeczywiście popełniłem błąd, jeśli tak, to przepraszam. Natomiast problem się rozumienie z czegoś innego. Przedwczoraj podczas obrad komisji doszło do sytuacji kuriozalnej, w której zobaczyłem, że na początku obrad komisji po prostu protokół był już wypisany, podpisany przez pana przewodniczącego, napisana była godzina zakończenia 17.30, a 18.50 już skończyli. Więc i co więcej, jeszcze usłyszałem od pana przewodniczącego, że podobno to jest często spotykana praktyka na innych komisjach. Nie wiem, możliwe, że, przepraszam, nie chciałem tego tematu już przyznać dzisiaj, ale mnie to zbulwersowało, bo to jest tak, nie wiem, w ogóle sposób procedowania czegokolwiek w naszej dzielnicy, ale rozumiem, pan przewodniczący, wiadomo, czasem może chciał po prostu pójść na skróty, napisać od razu, może coś dopisać, jeszcze rozumiem. Ale takich rzeczy, no podpis na pewno z całą pewnością był błędem, ale do takich rzeczy kompletnie nie powinien dopuszczać zarząd. I to jeszcze siedzi na zarządzie pani wiceprzewodnicząca, przychodzi pan przewodniczący i zdziwienie w ogóle, że ja reaguję na to, kiedy za tym listę. Ja naprawdę apeluję po prostu o większy porządek. Proszę popatrzcie Państwo tak samo w innych kwestiach proceduralnych. Proszę Państwo popatrzcie, jak dzisiaj wygląda porządek obrad. 6 punktów zrobił się 16. Nawet jest skandaliczna sytuacja, to jest sesja, a w sesji jest to samo. I potem siedzimy godzinami, nie wiadomo po co, zapraszamy, przychodzą mieszkańcy, mieszkańcy siedzą, czekają dzisiaj ta pierwsza grupa mieszkańców siedziała co najmniej, siedziała co najmniej 50 minut za długo. Teraz zadałem sobie ten punkt więcej policzyć, co najmniej o 50 minut za długo. Możemy to wszystko organizacyjnie, bo to wszystko inaczej. Ale rzeczywiście, ja mam prawo do dyskusji, ja mam obowiązek. Tylko tyle, że dyskusji by nie było, gdyby procedowanie było wszystko przygotowane. I druki, i wszystkie niepotrzebne rzeczy. A nie wprowadzane. Jeśli mogę odpowiedzieć. Jeszcze plan, tak jak powiedziałem przedtem, plan pracy komisji na ten rok mamy koniec marca, pierwszy kwartał. To jest chwila. Państwo panie, no wywołał mi pan tak samo do tablicy i ja mogę się do tego w jakiś sposób odnieść, prawda? Jak pan wie, ja ustalam dzień i godzinę pracy mojej komisji, prawda? Nagminnie członkowie komisji spóźniają się na obrady mojej komisji. Zaczynamy generalnie 15-20 minut później niż powinniśmy zacząć. Ja w jakiś sposób robię grzeczność i czekam na Państwa, ponieważ ta komisja się de facto nie może odbyć w takim składzie, jak powinna. Obligatoryjnie komisję mamy następną o godzinie 18, więc niech mi Pan nie zarzuca, że ja pewne rzeczy robię, tak jak
tak jak mówię, czekając na Państwa, bo zmusza mnie do tego sytuacja. Jeśli Państwo nie możecie się zdyscyplinować i przychodzić na godzinę, którą ja wyznaczam, to może znajdziemy jakieś inne rozwiązanie, prawda? Będziemy robić o 22 albo o 12 w nocy. Może Państwo wtedy przyjdziecie i nie będziecie mnie rozliczać z tego, co ja robię, tylko co Wy robicie nad komisji. Nie mówiąc o tym, że faktycznie na mojej komisji ostatnio dochodziło do sytuacji bardzo, bym powiedział, dziwnych. Zachowania Państwa radnych było naprawdę, powiedziałbym, skandaliczne. Wyrywanie protokołu z moich rąk przez panią radną Maj, to się nie mieści w ogóle w granicach żadnego sądu. Ale poradził sobie. Ale poradził sobie. Taka prawda. No poradziłem sobie, musiałem jakoś tam Ale to już historie takie jakieś... Ale sam pan widział, to wszystko jest śmieszne. Nie jesteśmy rozbawieni. Ale do tego jeszcze muszę przeprosić, oczywiście samo moje spóźnienie nie będzie coś na tych komisjach. Nie obcoś nie mówię, że myślę, że jest akurat taki... Ja mam jedną prośbę, żebyście Państwo może poczekali na udzielenie głosu. Bardzo proszę. Przepraszam, dobrze. Kwestia jest taka, że rzeczywiście akurat mam taki... Ta godzina komisji jest po prostu taką, to mi często nie odpowiada. Jest to... ale to nie znaczy... Oczywiście ona jest ustalona i tyle, mamy prawo. Tylko tyle, proszę o zrozumienie, to jest kwestia akurat pracy. W jednej z miejsc pracy mam po prostu taką sytuację, że muszę czasem być o godzinie czasem późniejszej i dlatego też czasami nie bywam na tej komisji, po prostu. Przepraszam. To ja mam wniosek racjonalistyczny. Racjonalistyczny, chciał pan powiedzieć. Cofamy się. Dobrze, bardzo proszę w nomenklaturze. Proszę, jestem w posiadaniu protokołu z posiedzenia dwóch komisji, które odbywały się w tym samym czasie, w tym samym pomieszczeniu. Obydwie w sumie trwały 5 minut i zawierały bardzo ciekawy program, czy porządek obrad, mianowicie oświadczenia i komunikaty. Zgadnijcie Państwo, co to są za komisje. Mogę pokazać. Znaczy w protokole pisze, gdzie ta komisja się odbywa, w którym pomieszczeniu? Ja byłem na obydwu, w związku z tym zachowałem to jako rarytas. Jeden punkt, oświadczenia i komunikaty łącznie, czyli po 2,5 minuty na komisję. Każda komisja składa się z 8, 9, 10 osób. To jest naprawdę rarytas. Jak pracują komisje? Proponuję, żebyście Państwo dostosowali też oświadczenia i komunikaty i do domu. Nie można tam wierzyć. Bo to nie jest komisja partyjna, panie. To co pan powiedział? Tak jak ten Sikora powiedział. Czy chce pan powiedzieć z założenia, że nie mówię prawdy? Ten Sikora tutaj, który tam był. Nie powiedziałem. Proszę państwa. Ten Sikora, który tu był, powiedział w ten sposób. Dlaczego ten Nowak tak nas nienawidzi? Chodziło o mieszkańców. Otóż chcę panu powiedzieć, że do mnie przyszła spora liczba ludzi, kilkanaście osób, która właśnie żądała. Proszę państwa, ale bardzo proszę dyskutować wzajemnie, bo później ja będę słyszała, że nie panuje nad sytuacją, że do niej jest prowadzona sesja, tudzież inne sprawy. Bardzo proszę nie dyskutować między sobą. Głos ma pani Maj. Bardzo proszę. Proszę Państwa, przyszłam na komisję 5 minut później. Byłam przekonana, że komisja się rozpoczęła. Spóźniłam się, bo po prostu miałam taką sytuację. Wchodzę, pan przewodniczący pisze protokół z posiedzenia komisji. Na pokoju nie ma nikogo. Protokół już ma napisany i podpisany jest. No po prostu. A czy, przepraszam, czy wniosła pani jakieś zastrzeżenia? Nie wniosłam, no ale nie wniosłam. Potem dopiero. Nie proszę się, nie mam głos, prawda? Ja plan sobie. Ja mam głos w tej chwili, prawda? I ja po prostu w czasie, gdy mieliśmy już po prostu głosowania, była taka niejasność, czy głosowaliśmy nad priorytetowym, czy po prostu to były czy powierzonym. Pani przewodnicząca wyszła ustaliła z przewodniczącym. Ja w końcu nie wiedziałam, nad czym żeśmy zagłosowali i chciałam, żeby mi pan odczytał, co wpisał w protokole. A on to wziął, schował przed korokardką listą obecności i jest. Pani się rzuciła. Ale bardzo proszę. Pani Elżbieto, ja bardzo proszę w międzyczasie odczytałem. Ale przepraszam bardzo, ja panu nie udzieliłam głosu. Czy pani już skończyła? Tak. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, muszę ustosunkować się do tej wypowiedzi pani radnej Maj. Jako, że ja w ogóle nie wypowiadałam się w tym temacie, natomiast ponieważ radni nie wiedzieli, nad czym głosują, w związku z czym przeszłam do pokoju obok, wzięłam cały spis,
zadań priorytetowych powierzonych na rok 2013 i wskazałam ręką, jaka uchwała była poprzednio, a jaką teraz głosujemy w tej samej kwocie odnośnie tego zadania, który był głosowany na Komisji Edukacji. I pani nawet miała wówczas pretensje, że ja nic nie powiedziałam, tylko położyłam i pokazałam, jaki to numer uchwały. A teraz pani mi mówi, że ja rozmawiałam czy mówiłam. No to wskazała pani panu przewodniczącemu. Pan przewodniczący od tego nie odczytał, nie powiedział nam. Głosowanie było przeprowadzone. Ja byłam pewna z panem Stefanem, że głosowaliśmy nad temat zadań priorytetowych. Okazało się, że głosowaliśmy równocześnie jedne i drugie. No i stąd była ta po prostu... Tak mnie państwo słuchacie, no. Ja nikomu nie udzieliłam głosu. Szanowni państwo, ja wskazałam przewodniczącemu komisji po przyniesieniu materiałów. I tyle. I taka była moja rola. Wskazałam, żeby przewodniczący wiedział, co jest zawarte w zadaniach i w uchwałach już wcześniej uchwalonych przez nas. Przewodniczący wiedział, ale myśmy nie wiedzieli. Proszę bardzo. Panie przewodnicząca, jedna sprawa. Ja mam wrażenie, że pani była też obecna w przeczeniu tej komisji. Pani sama nie wiedziała, na czym głosujemy, więc po prostu dlatego powstało całe zamieszanie. Więc ani pani jako wiceprzewodnicząca Rady, ani pan przewodniczący komisji nie byli w stanie wyartykułować tego, co powinni byli, do czego powinni być przygotowani. I tyle. I dlatego po prostu powstało całe zamieszanie. Natomiast to świadczy, jeszcze raz podkreślam, reasumując, o po prostu totalnym bałaganie w pracach Rady. Za ten bałagan nie jest odpowiedzialny tyle pan przewodniczący komisji, co po prostu zarząd. Wszystko. Proszę państwa, przepraszam bardzo, głosowaliśmy nad projektami uchwał, z tym, że projekty uchwał zawarte w porządku obrad sesji dotyczyły, były dwa i dotyczyły zadań powierzonych i priorytetowych. Jedne z tych zadań były głosowane na posiedzeniu Komisji Edukacji, a kolejne na posiedzeniu Komisji Sportu. I tyle. Dziękuję bardzo. Przepraszam, może to jeszcze jedno zdanie tylko, czy państwo... No może w oświadczeniach, to już chyba dużo tych oświadczeń, jeżeli to jakieś faktycznie merytoryczne oświadczenie, to bardzo proszę. Ja chciałem tylko państwa zapytać, czy was nie bulwersuje to, że sporządza się protokół przed posiedzeniem komisji, bo tak to wyraźnie z tej wypowiedzi wynikało, ani nie bulwersuje państwa fakt, że komisja odbywa się w sposób fikcyjny, jeśli komisja ma jeden punkt programu oświadczenia i komunikaty i nikt nie dyskutuje, tylko po prostu wszyscy podpisują listy i wychodzą, to przepraszam, to tak pracują komisje? Proszę, po co są te komisje? Nie bulwersuje to państwa, bo mnie to bulwersuje osobiście. A potem się prowadzą na sesję. Dziękuję bardzo, to wszystko, tak? Dziękuję bardzo. Proszę państwa, chciałam w ramach właśnie komunikatu i oświadczeń, chciałam do państwa się zwrócić z taką sprawą. Jakiś czas temu mieliście państwo mailem przesłaną informację w sprawie budżetu partycypacyjnego, tak, w formie mailowej. Informacja była przesłana. Na tego maila odpowiedziało mailowo dwoje państwa radnych. Pozostali państwo nie odpowiedzieli. Ja mam takie pytanie, ponieważ o opinię w tej sprawie tego budżetu, wiadomo, że to chodzi o budżet obywatelski, bo taka jest to, dokładnie takie jest rozumowanie, zwróciła się pracownia, również obywatelska, i tutaj są partnerzy tej pracowni obywatelskiej, i proszono nas, żebyśmy w formie sondażu zapytali radnych, czy uważają, że Rada Dzielnicy Szóstej będzie chciała, czy powinna przystąpić do tej akcji, czy nie. I czy kwota, którą zaproponowało dwóch radnych, wysokość kwoty, zarząd również 50 tysięcy złotych, czy do dyspozycji, prawda, i do określenia przez mieszkańców, na jakie cele chce, żeby były wydatkowane, czy w ogóle w tym kierunku będziemy podejmować działania.
nie wprowadzaliśmy tego do porządku obrad sesji w formie uchwały, dlatego że chodziło nam o sondaż, dlatego że dopiero jeżeli wyrazimy i będziemy wiedzieli, że Państwo jesteście zainteresowani taką formą, przekażemy taką informację, to dopiero będą wybrane z 18 rad dzielnic, 3 rady dzielnic, które będą rozważane i w ten czas będziemy podejmować w formie uchwały decyzję o przystąpieniu czy nieprzystąpieniu do tego budżetu. Otwieram dyskusję taką króciusieńką. Akurat obydwaj panowie wypowiedzieli się mailowo, bardzo proszę. Ja bym chciał tylko poprosić państwa radnych o faktyczne wyrażenie opinii. Jutro mija termin składania wniosków o stowarzyszenie, które jest organizatorem idei, chce uniknąć takich sytuacji, gdy rada złoży wniosek, zostanie wybrana do projektu, bo tylko 3 rady w Krakowie mogą się do tego projektu dostać, a następnie zaczną działać tą radą, a później rada nie przegłosuje tych 50 000 zł na te zadania, które mieszkańcy wybrali. Więc chciałbym, żeby pomimo tego, że nie dyskutujemy o konkretnej uchwale, żeby faktycznie podyskutować i żeby wyrazić swoje negatywne opinie, jeżeli takowe są. I proponuję, żeby to było po prostu teraz. Stowarzyszenie deklaruje, że będzie ten budżet partycypacyjny realizowany w następujący sposób. Mieszkańcy po zebraniu odpowiedniej ilości głosów poparcia, 10-20 podpisów, zgłaszają pomysł na wydatkowanie tych 50 000 zł. Następnie w następnych spotkaniach dyskutują i przekonują się wzajemnie, a następnie wszyscy w drodze głosowania wybierają jeden do zrealizowania. Tego typu projekty były już zrealizowane w Łodzi, w Sopocie, na poziomie rady osiedli, w Sopocie chyba na poziomie rady miasta. W Łodzi to też rady osiedli wyznaczały około 50 000 zł. Mieszkańcy wydawali to na szlace zabaw, na tego typu inwestycje. Jeśli jakieś informacje są potrzebne, to chętnie udzielę. Natomiast bardzo proszę jeszcze raz o taką praktyczną dyskusję, jeżeli ktoś ma tutaj jakieś argumenty przeciw. Dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo proszę. Ja w sumie utożsamiałem się wypowiedzią mojego szanownego przedmówcy. Chciałem powiedzieć, że są oczywiście plusy i minusy takiego rozwiązania. Ja sobie też zdaję sprawę, że to nie jest kwestia jednoznaczna, natomiast myślę, że trzeba dać mieszkańcom szansę, bo wielu z nich czeka na pewne właśnie nawet małe inwestycje, mówi się, że 50 000, które ja też zaproponowałem, nie jest to duża kwota. Więc daje to szansę na realizację pewnych małych zamierzeń inwestycyjnych, na które mieszkańcy oczekują nieskutecznie albo bezskutecznie. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to jest może taka wytyczna formalna, ponieważ w tych miastach, które pan radny Dzierżak wymienił, to było, te projekty były realizowane w stosunkowo małych obszarach. No, u nas musiały być to okręgi danego radnego, albo w każdym razie tej wielkości, albo gdzieś na granicy, no nie na poziomie całej dzielnicy. Bo jeżeli to mają być projekty, które są 10-20 osób, to musi być mała skala. Tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, proszę bardzo. No, ja nie przysłałem odpowiedzi mailem, ale mogę to powiedzieć w tej chwili już. Nie wiem, na zarządzie byłem przeciwny temu programowi. Ja uważam, że ilu Polaków tyle zdań i albo te pieniądze ulegną rozdrobnieniu na poszczególne płytki, tam dwie płytki, tu trzy płytki wymienione w radniku, albo się nie dogadamy i tylko skłócimy mieszkańców. Płynie kilkadziesiąt wniosków, a będziemy w stanie zrealizować 2-3. I zacznie się dopiero awantura między mieszkańcami i między radnymi też. Jeżeli mogę ad vocem odnieść się, widzę te same problemy, o których pan wskazuje, ale widzę rezultat nie w postaci kłótni, a edukacji. Mieszkańcy też nauczą się pewnych mechanizmów podejmowania decyzji, trudności w ich podejmowaniu i także w realizacji jakichś problemów prawnych, czy chociaż postawienie placu zdawał, że to nie jest takie proste, że działka gminna i tak dalej. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na tą wartość edukacyjną. Tak, ale edukacja też w szkole w tej chwili dla dorosłych to za późno. Ja tu nie zdążyłam odpowiedzieć mailem, ale zastanawiam się nad tym i też jestem za tym, bo jeżeli mamy promować samorządność, żeby społeczeństwo miało też udział jakiś w tym, na co my wydajemy środki i to, co pan radny Kopacz mówi, może się zdarzyć, ale myślę, że właśnie to też da szansę jakby tym różnym komórkom społecznym czy tam środowiskom
ze sobą się dotrzeć, dogadać, że nie będą się szarpać i bić. Poza tym nie wiem, czy nie byłoby wskazane, żeby na przykład te pieniądze, bo to nie jest duża kwota, były przeznaczone na jedną górę, a dwa zadania, żebyśmy tego nie rozdrabniali na jakieś tam dziubdziania. I no dokładnie. I mam taką na koniec propozycję, ponieważ pora jest dość późna. Nie wiem, czy jest sens nad czym tylko dyskutować, może po prostu, żeby wyrazić swoją opinię jako całość, po prostu nieformalnie zagłosujmy za tym. Tak właśnie chciałam zaproponować, żebyśmy nieformalnie, bez liczenia, dokładnie, że tak powiem, głosów zagłosowali, żebyśmy wiedzieli, jaką informację mamy przekazać dalej, prawda? Przewodnicząca Komisji Informacji i Promocji też bardzo wspiera ten projekt. Są pewne obawy, natomiast zbliżenie się do mieszkańców jest, wydaje mi się, priorytetem. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy możemy uważać tę dyskusję za zamkniętą w tym temacie i tak sondażowo poddaję pod głosowanie to zagadnienie? Czy przystępujemy do tego pomysłu, projektu? Kto jest za? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Czyli rozumiem, że jeżeli nasza dzielnica będzie wybrana, będzie miała to szczęście, to będziemy mogli. Większościowe. Powiedziałam, że nie liczymy, jest to sondażowe, na pewno zdecydowana większość. Ja z tego, co zauważyłam, trzy osoby nie podniosły tylko ręki do góry i nie pytam, czy w jakiej innej formie by było, czy przeciw, czy by się wstrzymały od głosu. Proszę Państwa, jeszcze jedną informację chciałabym przekazać, jeżeli Państwo pozwolicie. Informacje, jak Państwo pamiętacie, była taka akcja odnośnie PIT-u, o rozliczeniu PIT-u w miejscu nie tylko zamieszkania, ale również i miejscu pracy. I ta akcja skończyła się, no, dla nas, mogę powiedzieć, dość zadowalająco. Była to akcja Płać podatki w Krakowie. Szczególnie podziękowania dla tych radnych, którzy roznosili ulotki, którzy przekonywali mieszkańców, bo przełożyło się to na taki sukces. Nie będę Państwu czytać, ale mam tutaj informację podpisaną przez przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, pana Bogusława Kośmidra. I przeczytam może tylko taki akapit. W związku z powyższym chodzi o to płacenie podatków w Krakowie. W związku z powyższym zwracam się z prośbą do pana prezydenta o spowodowanie przekazania środków finansowych, to jest istotne, zabezpieczonych w budżecie miasta na zadania wnioskowane w formie stosowanych uchwał rad dzielnic w następującej wysokości. I Państwo będziecie wiedzieć, ile otrzymała Rada Dzielnicy 6. Dzielnica 13 pod górze zajęła pierwsze miejsce, otrzymała 100 tysięcy. Dzielnica 4 Prądnik Biały 50 tysięcy. I dzielnica 6 Bronowice kwotę 25 tysięcy. Jeżeli będziemy mieli informację o już przekazaniu tych środków do dyspozycji Rady Dzielnicy, Zarządu, Zarząd przygotuje na kolejną sesję propozycję wydatkowania tych środków. I myślę, że najważniejszy komunikat. Kolejna sesja planowana jest w dniu 25 kwietnia 2013 roku o godzinie 18. Proszę Państwa, zbliżają. Proszę bardzo. Mogę jeszcze jedno. Proszę uprzejmie. Ja chciałem tylko powiedzieć, że z inicjatywy mieszkańców osiedla Twierdza Rzecza 6 kwietnia w godzinach 8.30-15 koordynatorem sprawy jest pan Kazimierz Rodziński. Będzie odbywać się takie sprzątanie świata. Chodzi o główne tereny koło Rudawy, Małów Rudawy, do zaangażowania jest też Straż Miejska. Także jeśli ktoś z Państwa chciałby się zainteresować albo chciałby zainteresować swoich mieszkańców, to ja mogę się słyszeć takie stosowne ogłoszenie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zbliżają się święta wielkanocne. Z okazji tej w imieniu swoim zarządu chciałabym Państwu radnym złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych świąt.
udanego śmigusa dymbusa. Myślę, że powinien być bardzo mokry, dlatego, bo to przynosi szczęście, a to szczęście nam się każdemu z osobna i wszystkim razem przyda. Wszystkiego dobrego i proszę o przekazanie również, jeżeli to jest możliwe, najserdeczniejszych życzeń swoim najbliższym. Zamykam 26. sesję Rady Dzielnicy 6. miasta Krakowa. Dziękuję bardzo.